No i fantastycznie. Właśnie, zobaczymy te siedzenia w nim, nie? Patrzcie, tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz. Mamy jedno siedzisko tutaj dla kierowcy i dwa siedziska tutaj po boku dla dwóch lasek, nie? No bo to jest taki samochód egoistyczny, ale to jest super, zobaczcie. Jak tu wsiadać w ogóle, nie? Nie jest tak, że otwierasz drzwi i od razu siadasz na fotel, tylko otwierasz drzwi, możesz przypadkowo trafić dupą na drążek zmiany biegów, zobacz. Tam jest drążek zmiany biegów. Musisz wsiadać z tej strony, nie? Ktoś niedoświadczony najpierw usiądzie na fotel pasażera tam z tyłu. Otwieramy, zobacz, jak się tu... Co ty, patrz na to, tu się w ogóle z boku jakieś miejsce na wyrzutnie rakiet otwiera. Tylko, że tu jest puste w Fordzie, żeby wiecie tam... To jest gra 13 tam plus, czy tam 7 plus, jak klocki Lego, nie? To tutaj nie może być takich drastycznych rzeczy, jak jakieś wyrzutnie rakiet, czy inne noże, nie wiem. Auto na trójkąt z kobietami. Ej, no śmiejcie się, ale coś w tym jest, nie? Zobacz. Tu masz, no kto by wsadził, jaki facet by wsadził tu dupę? Przynajmniej może jakiś szczupły czy coś, ale nie ja. No nie, no ale zobaczcie, no wąskie, to takie dla jakiejś kurde modelki, nie? Tam z boku. Zainstalowaliśmy jakieś malowanie, no takie. Zobaczmy, jak to wygląda. No nawet ciekawie. Ale biegi dalej długo się zmieniają. Nie ma takiego szybszego przełożenia, nie? A, bo tutaj biegi, bo mamy w ogóle wydłużone jakieś śmieszne. Dobra, zaraz tu porobimy, kurde. Ja go zrobię pod wyścigi, bo to jest taki wyścigowy samochód. No raczej nie będziemy nim driftować, co? Raczej nie będziemy nim driftować. Tutaj widzę jakieś ciekawe ustawienia do niego. Zostawimy tak, jak jest. Ja chcę, żeby zostało, nawet jak będziemy się nim gorzej jeździć, to chcę, żeby wygląd miał taki standardowy, nie? Tył tego McLarena wygląda jak przód Lancii 037? A tej takiej rajdowej, tej takiej rajdówki. No, coś podobnego. Ja wyjdę tutaj z konwoju na razie. Bo mnie tu tłuką, moją piękną furkę. Pojedziemy nim sobie Goliata. Zobaczymy, na co go stać. Ja tam zaraz podopraszam ludzków, ale spokojnie. Redukcja i poszedł. Patrzcie, jakie tutaj jest wielkie pole widzenia, nie? Nie mogę się spojrzeć do góry, ale dach się tutaj tak jakby nie kończył, w sensie nie zaczynał. Nic nam nie przysłania, nie? O! Sezon Change Sun. Zaraz się zmieni na lato, zobaczcie, za 9 minut. Nie dałem restrykcji klasy, dobrze. Będzie dobra zabawa. Jakoś dam radę, zobaczymy. Oj, zobaczcie. Pierwsze 30 sekund wyścigu, teraz samochody są zghostowane, nie? Żeby się nie rozbijać. Prawie, żebym chatę zahaczył, nieźle. No, dosyć ciężko jest na zakrętach.
Myślę, że z tymi lepszymi oponami, niestandardowymi, to byłoby znacznie lepiej. Kogoś tam widzę na radarze, ale daleko jeszcze. Może podgonię go. Też tam ciśnie, kurde. Testowaliście już te mistrzostwa driftowe? Ja sobie testowałem. No i tak jak dzisiaj na filmie na YouTubie mówiłem, że tak... No... Mieszane uczucia mam co do tego. Ale myślę, że można się pobawić i tak, nie? Może sobie właśnie dzisiaj pojeździmy te driftowe mistrzostwa, zobaczymy jak nam będzie szło. Kto będzie drift kingiem dzisiaj? My wcześniej robiliśmy sobie takie swoje driftowe mistrzostwa, gdzie po prostu na streamie ocenialiśmy sobie, kto tam lepiej driftuje, kto lepiej robi te drifty. Synchronizacja w Fordzie jest na tyle ok, że... No, można w miarę zobaczyć te driftowanie, ten styl, nie? Komu tam lepiej czy gorzej idzie. I sobie tak ocenialiśmy wcześniej, a teraz są typowo już w grze zawody driftowe, z tym, że one są na punkty, nie? Ile tam więcej punktów nalipiesz, to wygrywasz po prostu. A my wcześniej mieliśmy punktację tutaj. Loża szyderców, loża mistrzów oceniała wypociny innych. Chyba pierwszy raz w mojej urodziny było tak, że ten... Że zrobiliśmy sobie ten konkurs driftowy, nie? Było coś takiego. O, ziom. Prawdę, bardzo ostrożnie tu jadę, ale kurde. Ciężka fura. Nie trzeba ją na gripa zrobić, PS1 czy coś. No. Jak tu się nisko siedzi w ogóle. Ja pierdolę. Ciekawe jakby w rzeczywistości czymś takim pojeździć, nie? Jest jakiś kosmos w ogóle. Drgawek dostała aż moja suka od tej jazdy. W Polsce są trzy repliki McLarena F1, ale wyglądają jak 1:1, jak oryginał, nawet kierowca po środku siedział. Obczaj na YouTubie. Chyba widziałem coś takiego. Ale mimo, że oglądałem ten odcinek chyba na jakimś TVN Turbo, to jakieś tam drobne różnice widziałem w tym samochodzie. Nawet na nagraniu. Nie wiem, jakieś takie wrażenie dziwne, wiesz? Tak, czy karoseria trochę inaczej wyglądała, czy coś? Ciężko mi powiedzieć. No, ale prawda jest też taka, że ja tego samochodu nie widziałem w rzeczywistości. Więc tutaj... Naprawdę ciężko mi powiedzieć, jak to auto... Jak ta replika by wyglądała, nie? Swoją drogą, ciekawe, jak ktoś się robi replikę, tak dokładnie nawet, to czym on, na czym on się wzoruje? Jak on to robi? Tak się właśnie zastanawiam. Chyba nie ma oryginalnego modelu, nie? No i teraz zwiększyłem docisk, mam szpetny spoiler z tyłu. Ale może będzie lepiej z tym prowadzeniem. No, powinien być inny ten spoilerek, nie? No, dalej jest. Próbowałem tak wejść na pełnym gazie tutaj z górki i w zakręt. Ale jest trudno. No. Samochód na pewno da się zrobić lepiej pod przyczepność. Tam w nim warto by było te opony lepsze założyć. To wtedy by było dużo lepiej. Ale on po założeniu tych lepszych opon od razu ląduje w klasie S2, a ja bym się nim chciał trochę pościgać w klasie S1. Myślę, że może mieć spore szanse na wygrywanie gdzieś tam na wyścigach, nie? Ogólnie cieszę się, że go udało się wylosować, bo jest to rzadki model i no i fajny taki. Nie wiem, ten spoiler z tyłu może wywalę, coś pokombinuję z tym, z tymi tutaj owiewkami, żeby docisk był większy czy coś. Ale ogólnie spoko auto, podoba mi się.